Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie i na tym druidzie podrobiliśmy troszeczkę itemków legendarnych. Niestety nie udało nam się znaleźć rózgi, co tak naprawdę najbardziej by nam pomogło, ale mimo wszystko spróbujemy chociaż jakieś tam delikatne lożki na nim porobić, jakieś tam może levele wbić. W każdym razie no jeszcze będziemy chcieli go docisnąć po już legendarnym lochu, no bo ja tak naprawdę tutaj najbardziej na tą rózgę poluję. No wiadomo, da nam najwięcej średnich, więc jakby nie było też najwięcej dzięki temu w lochach działamy. Ale dobra, o tym nie teraz tak naprawdę. Dzisiaj, tak jak mówię, jakieś tam delikatne lożki. Jeszcze tutaj widzimy, dużo mam broni z tego legendarnego lochu, jak go robiłem. Mam między innymi broń 32%. To jest największa runa, jaka mi wypadła. Więc zaraz tutaj sobie, o właśnie, to zaraz sobie szybko podmienimy. No i tak, na pewno zaciekawi Was tytuł, zanim jeszcze przejdziemy do normalnego odcinka. Przede wszystkim zostawcie kciuka w górę oraz zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Już nam niecałe 400 brakuje do 10 tysięcy, więc będę po prostu bardzo wdzięczny. Już niestety został nam lekko ponad tydzień, więc nie wbijemy tych 10 tysięcy, ale tak jak zawsze powtarzam i będę chyba do końca grudnia powtarzał, fajnie by było się do tej liczby zbliżyć. Więc tak, wczoraj został ogłoszony świąteczny event, już tak oficjalnie. Tak jak Wam mówiłem na którymś z poprzednich odcinków, będzie on trwał od 24, czyli od jutra, od Wigilii, do 27, czyli do niedzieli, także 4 dni, tak jak zresztą wspominałem. No i co więcej, tak naprawdę nowość pewna, taka można powiedzieć niespodzianka od twórców, to jest to, że dali nam kod, który można wprowadzić tutaj, jak wejdziemy w grzybki. O, akurat na wersji Steamowej nie ma, ale na wersji przeglądarkowej będzie tutaj zakładka kupony i będzie można zrealizować ten kupon, który z tego, co tutaj widzę, da nam jakiś epicki itemek, darmowy oczywiście, świąteczny. Zaraz to Wam przeczytam i zaraz Wam powiem, jaki kod. I można go użyć podczas wydarzenia bożonarodzeniowego, bo już dużo osób wczoraj po ogłoszeniu się pytało, a czemu nie mogę go użyć, a czemu coś tam. No dlatego, że będzie go można użyć dopiero dzisiaj od godziny, od północy, nie? Jak już się zacznie ten event świąteczny, no to wtedy też możecie spróbować użyć tego kodu. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało, no i przez 4 dni będzie go można tak naprawdę użyć. Pierwszy raz chyba robią coś tego typu na święta, więc to akurat duży plus, powiedzmy, od twórców, no ale dobra. Ponadto mamy dla Was specjalny świąteczny prezent. Przejdźcie do sekcji kupony i wprowadźcie kod kuponu XMAS20, zaraz Wam to napiszę tutaj na przykład w sali chwały, powiedzmy, podczas wydarzenia bożonarodzeniowego, czyli to, o czym mówiłem, dopiero od jutra do niedzieli będzie można użyć tego kuponu, aby otrzymać darmowy świąteczny epik, wymagany poziom 10+, czyli musicie mieć minimum 10 level, żeby go użyć. No to raczej każdy ma. Z tym wydaje mi się, że raczej nie będzie problemu. No i kod wygląda dokładnie tak. X, poczekajcie, bo ja tu mam klawiaturę krzywo. XMAS20, czyli tak jak napisałem tutaj na dole w sali chwały. I jak tego kodu użyjecie, właśnie tutaj jak wejdziecie w grzybiarza i w kupony, to powinniście jakiś świąteczny epik dostać. Więc no myślę, że spoko, nie? Epik za darmo, zawsze, zawsze w cenie, można powiedzieć. Także git, okej. I tak naprawdę, no tak jak mówię, jeżeli chodzi tak, to mamy promocję na grzybki od jutra przez te 4 dni, mamy wszystkie eventy i tak dalej, więc no git, nie? Więc także na pewno spoko i na pewno, no w sumie event to wiedzieliśmy, że będzie, to już tak jak mówię, nawet ja ogłaszałem jakiś czas temu, więc tak jak przewidywaliśmy, po prostu tak jest. Okej, chyba teraz przechodzimy do lochów. Druga sprawa, z tego co wiem, już została do mnie wysłana edycja kolekcjonerska, więc tak jak mówię, no jest tam kod na te 1000 grzybów, który planuję rozdać, także jeszcze Was o tym poinformuję i tak dalej. Wiem, że już jest w drodze do mnie. Tak więc po prostu rozdam Wam ten kodzik na te 1000 grzybków i Wam pokażę, co tam w ogóle w środku jest i tak dalej, ale to musi do mnie dojść. Ja nie wiem kiedy dojdzie, w sumie to nie sprawdziłem dzisiaj rano statusu, ale podejrzewam, że przed świętami jest. Może między tam świętami a Nowym Rokiem, jak będą te dni pracujące, a podejrzewam, że najprawdopodobniej dopiero po Nowym Roku, no ale to jeszcze zobaczymy. Dzisiaj w ogóle tak na szybko nagrywam, wstałem niedawno, bo później nie będę miał czasu, więc jakby tak to wygląda. Okej, no i lecimy chyba do tych lochów. Tutaj sobie zmienimy na maskę kota. Co tutaj się pozmieniało na tym druidzie? No nie za wiele. Tutaj Kono, Birotax widzę, że ładnie z levelem przycisnęli, dlatego, że oni już tutaj większość itemków mają legendarnych. Tutaj z tego co widzę, oj, coś mi tu w ogóle laguje, nie, dobra. Tutaj Kono już ma chyba wszystkie, Rotaxowi chyba tylko rózgi brakuje. No na mnie, ja niestety tylko na tą rózgę polowałem i akurat tego nie dostałem. No rózga by nam dała dużo średnich, co za tym idzie też o wiele łatwiej by te lochy nam padały. No ale to tam bardzo nieistotne. No topka wygląda tak, już tutaj się nie będę rozwodził nad tym. Pupile wyglądają tak i generalnie gildie wyglądają tak. Ostatnio pierwszy raz przegraliśmy z Redemptions
po naprawdę wielu, wielu atakach na nich, więc teraz tak naprawdę no czekamy, nie opłaca się ich atakować, bo jak znowu na mnie siądzie, jak jest znowu tam jakieś RNG po ich stronie będzie, no to znowu stracimy dużo czci, a teraz czekamy tak jakby niech oni nas zaatakują, nie? My atakowaliśmy już bardzo często, no ale póki co to top 1 utrzymujemy. Dobra, więc tak naprawdę tyle, lecimy do tych lochów, najpierw zrobimy ten portal, może siądzie, co to w ogóle jest? To jest wojownik, okej, więc dobrze, że maskę kota założyłem. Czy te 30, tam chyba 4 czy tam 5% mu będziemy w stanie ubić, pominiemy, będziemy w stanie, ok, super, czyli bardzo fajnie przed lożkami udało nam się to zrobić. Mamy dwa miejsca, także w razie czego będę coś sprzedawał, a nie, wiecie co? Ja tutaj w zasadzie to mogę wrzucić do kibla to. Mogę tutaj pozmieniać wygląd, bo i tak potrzebuję trochę kryształu. Powiem wam, że jeżeli chodzi o błyskotki, to już pamiętam na jaki wygląd zmieniać, żeby one dawały mi najwięcej tutaj surowców u kowala, więc poczekajcie, pierścionek to był ten ring. Ile mamy w ogóle dzisiaj miejsc? 3, ok, czyli akurat. To sobie rozmontujemy, jak wiecie, bądź też nie wiecie, zmieniam wygląd po to, żeby dostać na jak najwięcej tutaj tych kryształów u kowala. Jest to robione, jest to tak skonstruowane, że po prostu jakiś tam dany wygląd daje nam tego więcej. I do tego służy kalkulator do kowala, o którym ja mówiłem w poradniku do kowala. No ale jeżeli, tak jak mówię, no jeżeli chodzi o broń i tak dalej, to jeszcze nie pamiętam na jaki wygląd zmieniać, ale jeżeli chodzi o błyskotki, to już zapamiętałem, które dają najwięcej, więc po prostu robię to z automatu. Ok, zaczynamy tutaj od Hemoridoru. To jest max tego co widzę, ale już pamiętamy, że ostatnio on był dość blisko do ubicia. Także po prostu spróbujemy go tutaj machnąć, nie będę jakoś tam nie wiadomo jak w tych lochach cisnął, średnio po 100 grzybków powiedzmy na przeciwnika i powinno być git. Tu już go sobie od razu zapiszemy, tutaj możemy w sumie to odznaczyć, bo to już widzieliście ostatnio, od razu wam to mogę pokazać, w sumie czemu by nie. Tak jak mówię, no to jest mag, więc walka będzie dość krótka, udało nam się go dość szybko go pokonać, ale tak jak mówię, już ostatnio jak klikaliśmy te lochy na tym druidzie, to pamiętamy, że ten wężoustny już był do ubicia i dostaliśmy jakieś rękawice na 3 cechy, mogą być. Dobra, jak to tutaj? Hemoridor chyba konop ma 15, no ciężko się z nim porównywać, bo on w tym momencie ma o wiele mocniejszej temki, no co ta sala chwały, taka zlagowana. Hemoridor dokładnie, ma 15. Kogo my tu teraz mamy? Teraz mamy Samowara Bladego. To jest z tego co wiem zabójca, czyli po prostu tak jakby zwiadowca. Swoją drogą zbugowany w dalszym ciągu, bo tutaj no dokładnie, drugi raz nam bije za praktycznie nic. Tutaj normalny cios, tu akurat unik, no chcę wam to pokazać. No tu znowu unik, drugi cios po prostu, no kto już gra w tą grę to wie, o widzicie, minus 2. Czyli to jest taki zabójca, ale taki można powiedzieć nie do końca dobry. No ale dobra, spróbujemy go tutaj kliknąć, powiedzmy 1250, czyli 100 grzybków na niego. Jeżeli się nie uda, no to lecimy dalej, zobaczymy jak tam dalej pójdzie. No ale on jest tak jak mówię, on jest dość prosty, dokładnie, 348 level wbity, kolejny loszek pokonany. No zobaczcie jak to łatwo idzie, a jeszcze jakbyśmy mieli lepszą broń, to już w ogóle by było super, no ale dobra. To można powiedzieć, że nieistotne, tu nam się nie zapisał, więc robimy standardowo nasz magiczny trik, żeby go zapisać. Samowar blady, cyk, cyk i robimy coś takiego, oglądamy od razu. Tak jak obiecałem walki, teraz będę oglądał od razu. Wszystko się nagrywa, żeby tutaj nie stracić za wiele. No jak widzimy on nas nie bije tutaj za mocno, chociaż teraz akurat krytyk, ale my też tutaj mocne krytyki. No i uniki, nie? Uniki ze zwiadowcami jest akurat bardzo łatwa walka tym druidem, więc z tym nie ma problemu. Zobaczcie, 920, jeszcze on unik zrobił. Dobrze, że ten cios drugi zbugowany, bo byśmy padli, no ale udało się go pokonać. Jakiś pasek znowu na 3 cechy może tam się później przyda. Ok, czyli Hemoridor już dogoniliśmy. Z tego co wiem to mają tak samo, więc teraz lecimy do uświęconej tradycją szkoły magii. No i tutaj mamy maga, mamy tego maga, na którym ostatnio się zablokowaliśmy, który też tam jakieś bliższe próby były z nim. Natomiast nie jakieś tam powiedzmy wybitne, no z nową bronią na pewno bym go pokonał, bo to jest jakby z magiem się liczą czysto obrażenia, więc tutaj no bardzo, bardzo by nam pomogła ta nowa broń, natomiast tą starą nie jestem pewien, nie jestem pewien czy nam się faktycznie uda, no ale zaraz zobaczymy. Pamiętamy, że dzisiaj jest, że jutro się zaczyna event, wszystkie eventy wiadomo, ale też między innymi event Golda, więc warto dzisiaj o 14 ustawić wartę, żeby sobie odebrać po północy już z bonusem. Chociaż ten filmik wleci pewnie o 16, więc za wiele wam to nie da, no ale lepsze takie info niż nic, najwyżej tam stracicie te powiedzmy 2 godzinki, no ale to tam trudno. No dobra, 9 milionów jej zostało, ok, do ilu my chcemy ją? Już tutaj z 50 prób poszło, to powiedzmy do 1180 mniej więcej, dajmy na to. Jeżeli się nie uda, no to nie, no mówię, ona na pewno padnie z lepszą bronią, tam znowu było 9 milionów, więc no jest to dosyć bliskie, jeżeli chodzi o te próby.
No ale jeżeli nie uda się, no to tak jak mówię, trudno, lecimy dalej, tak jak mówię, nie chcę tutaj jakoś, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile, to jest głównie taki informacyjny, żebyście wiedzieli o tym kodzie, bo ktoś może nie wiedzieć, mimo że to jest oficjalnie ogłoszone. Okej, padła, zobaczcie, kurde, jak nam tam mało HP, o ile dobrze widziałem, zostało, zapisujemy od razu, bardzo ładnie idą te lochy, myślałem, że będzie to szło gorzej, jak na to, że mamy po prostu tą broń starą. No ale jak widzicie, i tak idzie to bardzo, ale to bardzo fajnie. Okej, tutaj jakiś krytyk z naszej strony, no ona nas tutaj bardzo, bardzo malutko bije. Tutaj znowu zwykły hit, my też zwykły, co ciekawe. Okej, tutaj, tu musiał jakiś bardzo potężny kryt, dokładnie 29,5 miliona. No czyli takiego kryta nam po prostu brakowało. Tu pierścień za 3 miliony, ale dobra, sprzedajemy go, żeby nam tutaj za bardzo, o, warta nam się skończyła, tu nam się misja skończyła, dobra, lecimy, cyk. No i co my tutaj dalej mamy? Uświęcona tradycją Szkoła Magii 18, to z tego co wiem już tak jak oni. No i teraz mamy choleryczkę Hanę. Choleryczka Hana to jest mag i też ją pokonali, z tego co wiem, już tam mają 16. Czy z nią będzie tak łatwo? Nie wiadomo, nie? Nie wiadomo. Bo to jak widzicie, no za wiele jej tutaj nie robimy, jakby nie było. No dobra, powiedzmy, że na nią do 1100, no bo tam przy tym magu to widzicie, że co chwilę były próby 9 milionów i tak dalej. No a tutaj ona ma 24 miliony i rzadko kiedy jej w ogóle do połowy zbijamy, przeważnie zostaje jej tyle HP, ile ma. No tutaj musi pójść jakoś bardzo, ale to bardzo szczęśliwa próba, no i przede wszystkim nasze obrażenia muszą być o wiele większe. Co za tym idzie, no legendarna broń. Legendarna broń to jest to, czego potrzebujemy w tym momencie. No ale dobra, nieistotne, ciśniemy dalej, tylko no jeszcze tutaj tak jak mówię, no popróbujemy, nie, bo jednak chciałbym się jak najbardziej zbliżyć, jeżeli chodzi o te lochy, do tych naszych koleżków tam z topki druidów, no ale tutaj tak jak mówię, no to, że nie mamy tej broni, to nam dość mocno przeszkadza. W sumie wiecie co, mogę sobie tutaj w Rotaxa lochy wejść, bo on też broni nie ma, on nie ma tak popchniętych jak Konop i on ma 13 piętro 15, no dokładnie, więc jakby... tu jest ten problem. Dobra, tu są nordyccy bogowie, to mamy szóstkę, poczekajcie, jeszcze na szybko tylko zerknę. Bogowie szóstka, czyli on ma jeszcze Esteros popchnięty dalej. Esteros ma 16 na 20, także spróbujemy. No to jest chłopięcy, oj, powiem Brian, to mnie znowu ktoś wyśmieje w komentarzach, bo to tak się nie mówi, więc powiem po prostu 15 przeciwnik w Esterosie, powiedzmy, że tak wybrnę. No ale zobaczymy, no to jest wojownik. W ogóle jeszcze, w ogóle tak totalnie przed legendarnym lochem jeszcze tam popchnęli to Tornado 486. Też go tam trochę poklikamy dzisiaj, jak się uda to spoko, jeżeli nie to nie. Z tego co wiem, no już tam będą nam lecieć itemy praktycznie po 10 milionów golda, więc też nie będę chciał za bardzo tego spamować, żeby tych itemów dużo nie tracić, tylko sobie po prostu będę do wiedźmy odkładał te itemki, no ale dobra, no popróbujemy tutaj powiedzmy jeszcze do 900, nie? Do 900 grzybów na niego. Jeżeli nam siądzie jakaś próba z fajnymi unikami, no to spoko, a jeżeli nie, no to trudno. Tak mi się wydaje, że już powinna, ale no trudno. No tak jak mówię, jeszcze tutaj na spokojnie po tym evencie całym i po tym wszystkim, jak już te więcej, jak już tą broń głównie, chodzi mi o tą broń, dostaniemy, no to jeszcze sobie wrócimy do tego druida i jeszcze będziemy tutaj próbować dalej, no bo widzicie, lochów mamy do zrobienia sporo, tylko teraz kwestia tego, żeby ta broń, która tak naprawdę nas najbardziej boli, nam poleciała. Chociaż no jeżeli chodzi o walkę z wojownikiem, to tutaj głównie uniki muszą zrobić robotę, więc nawet jeżeli, no ale wiadomo, no broń też pomoże, nie? Będziemy z lepszą bronią, będziemy musieli zrobić mniej uników, bo po prostu będziemy go bić za więcej, można by tak powiedzieć. No ale okej, no zobaczymy, no jeszcze 10 prób, no dobra, 850, nie? Bo tak nie ukryłam, że jego chciałem pokonać. No ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej, no bo jeżeli chodzi o strefę mroku, to chyba mi zostaje tylko jeden do pokonania, coś mi się tak, w sensie no, tylko tornado, bo chyba 13 piętra jeszcze nie popchnęli, z tego co kojarzę. Tak więc zostaje mi chyba tylko tornado i to będzie tak naprawdę na tyle. Mamy 14 minutę odcinka, no z tego co widzę, to po prostu będziemy mieli odcinek 20-minutowy, także to akurat na plus. No ale dobra, no nie chcę paść, no tam ponad 150 grzybów poszło, no i nie chcę. Dobra, więc teraz jeżeli chodzi o strefę mroku, tornado 5-2-6, karuzela 3, piętro 10, esteros 3, czyli mamy dokładnie to samo oprócz tornada. Wiecie co, tutaj sobie popróbujemy na niego jeszcze ze 100 grzybów. A nuż się coś uda, bo powiem wam szczerze, że sporo przy okazji robienia tego legendarnego lochu wymieniłem itemków pachołkom, więc jakby no spoko by to było, żeby go pokonać, ale on jest za trudny jeszcze, to jest za wcześnie, to jest nawet nie ma 350 poziomu, więc za wcześnie jeszcze, żeby go pokonać, no ale możemy jakieś tam 100 prób, no wiadomo, jesteśmy zwiadowcą, mamy Kunegundę, więc tutaj te uniki mogą faktycznie oszukać, a jeżeli nie, no to pójdziemy do...
do tego tornada i na to tornado wydamy powiedzmy tam z 200 grzybów załóżmy, jeżeli padnie to spoko, jeżeli nie padnie no to trudno i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Tak jak mówię, no jeżeli chodzi jednak o tego silnego gula w tym tornadzie, to on przeważnie pada w momencie, w którym pada też 15 Esteros, bo oni są bardzo podobni. Tak więc no, może to nie być wcale takie proste, no ale okej, ten nam nie padł. No i dobra, teraz powiedzmy tak 200 grzybków, żeby mieć około 500-550 na tego gula wydamy. No i jeżeli padnie to spoko, jeżeli nie to trudno. Pamiętamy, że po gulu jeszcze mamy 488 tornado, to jest ten kot, który jest też bardzo podobny i też jest blokiem. I dopiero po tym kocie będziemy mogli pocisnąć dalej, jeżeli chodzi właśnie o to tornado. Tak więc no tak. Wbijacie na Discorda dla widzów, też jest tam w przypiętym komentarzu w opisie, dzisiaj tam może jakieś życzonka zarzucę wieczorkiem świąteczne. No i co? I tak naprawdę kto nie jest na Discordzie, no to wesołych świąt, no już nie wiem czy będę jutro coś nagrał, chociaż nie, może jeszcze jutro coś nagram, to może jutro jeszcze wam tam będę życzył na filmie powiedzmy. No bo jakbym jutro nie nagrywał, no to wesołych świąt oczywiście wszystkim, a jeżeli coś jutro nagram, no to jutro jeszcze jakieś tam życzonka powiedzmy będą dla was, ale generalnie na Discordzie, bo tak wiecie, składając tak można powiedzieć face to face, to nie czuję się jakoś dobrze, a jak wam napiszę, no to będzie w porządku, to tam coś lepszego powiedzmy wymyślę, bo nie jestem dobry w składaniu życzeń. No i nie wiem, no w święta chyba będzie przerwa od filmów, później może jeszcze coś tam ponagrywam, do końca nowego roku raczej bym się nie spodziewał jakiejś, nie wiem, zabójczej ilości filmów, no ale też postaram się coś, żeby tam kanał nie stał pusty, postaram się może jeszcze z 1-2 filmy wrzucić, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Dobra, no mamy tutaj jeszcze tak naprawdę 100 prób, no zobaczcie, tylko jedna próba, gdzie tam było 30 milionów, no ta broń by nas bardzo uratowała, jeżeli o to chodzi, no bo wiadomo, no te obrażenia większe, no tam 23 miliony, no ale generalnie szału nie ma, no ale i tak tych lochów trochę popchnęliśmy, nie? No jestem przekonany, że jeżeli broń dostaniemy, to popchniemy i tego gula, i ten Esteros, 13 piętro najprawdopodobniej też i po prostu, i może nawet tego tam, tego, jak on się nazywa, 10, 13 piętro w mroku, nie? Nie pamiętam w tym momencie jego dokładnej nazwy, no ale to nieważne. Dobra, no do 500 grzybów jeszcze ciśniemy. Do 500 grzybów, jeżeli się nie uda, no to kończymy tak naprawdę odcinek. Level wbiliśmy chyba ponad 1, czy tam nawet 1,5, nie pamiętam jaki był na starcie. W każdym razie, no jakiś tam niewielki progresik został zrobiony. Tak więc spoko. Ja wam chyba dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discord dla widzów, przypiętym komentarzu i w opisie. I tak naprawdę co? No brakuje nam niecałe 400 subskrypcji do 10 tysięcy, jak już mówiłem, nie wbijemy tego raczej, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby chociaż się zbliżyć, tak mi się wydaje. Także tego subika możecie zostawić. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!